Siema. Dzisiaj znowu jesteśmy na działce. Po długiej, długiej przerwie. Mam nadzieję, że może troszkę bardziej regularnie teraz już uda się tutaj jeździć. Chociaż planuję też coś jeszcze innego na kanale się może pojawić, ale o tym później. Dzisiaj zajmiemy się renowacją i przekształceniem w sumie starych nóg maszyny. O, takich ładnych, zdobionych. Na stolik, który stanie w naszym mieszkaniu. Musimy pozbyć się starego blatu. Ktoś tutaj przykręcił, jeszcze nie wiem nawet na co. Później odczyścić, pomalować. Zrobić blat nowy. I będzie to znowu służyło jako bardzo fajny nawet. Wiadomo, nie jest to rzecz kompletna, ale w tym celu jak najbardziej się sprawdzi. No i zachowamy to, miejmy nadzieję, dla przyszłych pokoleń. Myślę, że będzie fajnie. Do zobaczenia przy pracy. Są szybki. Nie wszędzie, ale są. Spróbujemy. O, to można je odkręcić. Zobaczymy za moment. Jednocześnie nagrywać i kręcić to jest trochę. Zdemontowałem blat, nogi wyglądają w ten sposób, są bardzo zdrowe, nigdzie nie ma żadnej korozji, przez to, że ktoś pomalował je wcześniej farbą podkładową. Wszystko to wygląda dobrze, więc nie mam zamiaru tego zdzierać. Po prostu umyję to wszystko bardzo dokładnie, ewentualnie podczyszczę w miejscach, w których jest coś nie tak, ale nie ma ich wiele. No i zabiorę się po wyschnięciu za malowanie. Powoli robi się już szaro, ale ja jeszcze zabiorę się za malowanie, chociaż pierwszą warstwę, tak delikatnie. Zobaczymy, jak to zacznie wychodzić. Wszystko jest już suche, poczyszczone tak jak chciałem i sprayujemy. Czas zacząć się bawić. Blat jest przycięty, wyszlifowany. Teraz podgrzewam sobie lekko wosk, żeby był bardziej płynny. Pędzelkiem nakładam. To jest tylna strona blatu. Nie za grubo. Później sobie to przyschnie i będziemy polerować. Teraz dla dodania ładniejszego efektu ściereczka i polerujemy. On już jest wstępnie wypolerowany, więc tylko trochę połysku trzeba dać.